posłańcy Boży, prorocy, nauczyciele i kapłani są dlatego, aby swoim istnieniem i aktywnością przysposobili serca wielu do przyjęcia Pana Jezusa. Jego oni głoszą albo zdradzają siebie i swoje posłannictwo. Głoszenie Jezusa, opowiadanie o Nim, mówienie o Synu Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, jest zasadniczym darem, z którym należy przychodzić do niedowierzających, zaniedbanych i zagubionych. W ojczyźnie naszej większość katolików jest zaniedbanych, zagubionych, zapomnianych przez siebie. To ci, którzy wymagają duchowej reanimacji. Im trzeba głosić Boga człowieka, który jest Zbawicielem, bo umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Im trzeba mówić o tej ofierze dającej życie wieczne, o nauce ogarniającej człowieka, nadającej człowiekowi sens, wartość i ostateczne spełnienie. Ku niemu należy zmierzać we wszystkim. Wobec takiego obdarowania, jakim jest Bóg, gaśnie znaczenie ziemskie, rola i spełnione marzenia i niespełnione marzenia. Jedne nie mają znaczenia ostatecznego, a drugie nie są niedostatkiem ostatecznym, albowiem przygody życia doczesnego są wstępem do zasadniczego życia w wieczności. Prorocki język Izajasza mówi o radości niepłodnej, o weselu tych, która nie rodziła, i dodaje: liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża. Tajemnicze słowa mówiące o owocu wiary, owocu zawierzenia się Bogu i wspólnoty z Nim. Ten owoc przewyższa wszelki smutek i oczekiwanie. Jest spełnieniem całkowitym, ostatecznym i nieutracalnym. Pan Bóg jest więc dziedzictwem na wieki i ku Niemu niech zmierza człowiecze spodziewanie i nadzieja. Do rodzinności i relacji rodzinnych porównuje Pan Bóg przez proroka Izajasza relację swoją z ludźmi. To są najpiękniejsze relacje, pełne miłości, dobroci i piękna. Ku temu przysposobieni są ludzie, którzy przyjmują Jezusa i chwalą się Nim wokół innych, którzy tylko zdolni są do słuchania i znieść mogą. Dziś jednak jest wielu ludzi kamiennego serca, odpornych na argumenty, tak zakamieniałych, że żąda to jakiejś niezwykłej cudowności w stosunku do nich. Tajemnica nieprawego użycia wolności jest straszna. Nią bowiem człowiek modeluje siebie na wieczność. Bóg daje łaskę, ale łaski można nie przyjąć i wielu tak czyni. Trzeba się więc modlić o to, aby koszmar zatwardziałości nie ulegał powiększeniu w sercach nowych ludzi, aby zagubieni i ci zapłakani, którzy więcej łez przełykają niż wyleją, aby ci zrozpaczeni, zagubieni i źle zaangażowani odnaleźli prawdę, łaskę i życie. Kto bowiem odchodzi od swego źródła, schnie. Modlić się więc trzeba o to,
by wiele dobrze przysposobionych serc zapragnęło Boga w życiu swoim, by im nie wystarczyła emerytura, ciepła woda w kranie i przyjazne środowisko na osiedlu. Trzeba się modlić o to, aby wielu ludzi zapragnęło Boga w wymiarze własnej wieczności.